jakiś czas temu napisałem na blogu taki wpis o tym, jakie są kanały komunikacji i w jakiej kolejności ich używać i do czego. Zawsze e-mail będzie najlepszy. Nie! Otóż o 8.30, w momencie, kiedy już właściwie byłem w drzwiach i wychodziłem z domu, coś mnie tknęło i sprawdziłem pocztę. Normalnie tego rano nie robię. Ale tym razem jakoś tak, nie wiem, jakbym coś przeczuwał. Patrzę, a tam pstryk sprzed minuty, mail od mojego brata. Weź, wydrukuj mi taką umowę, bo ja dopóki się z tobą dzisiaj o 13 nie spotkam, to nie będę w okolicy drukarki i mi się przyda. Ty mi, jak się spotkamy, to mi ją dasz. No i miał szczęście, że odebrałem tego maila. Później jeszcze sprawdziłem to minutę, potem jeszcze mi wpisał na Slacku to samo. To już trochę mądrzej, bo o ile powiadomienia e-maili mam wyłączone, to powiadomienia Slacka mam włączone, więc tutaj dotarłoby to powiadomienie. No ale tak sobie myślę, no kurde. On sobie zdaje sprawę z tego, że ja między 8 a 8.30 to tak wychodzę do pracy. A jak nie, to Janek, zdaj sobie sprawę. Jeżeli wtedy do mnie ma jakiś biznes, to powinien do mnie po prostu zadzwonić. Jestem trochę w szoku, bo ludzie coraz mniej dzwonią do siebie, zauważyliście to? Ludzie coraz mniej dzwonią do siebie, zauważyliście to? To jest wina tej technologii, która się tam rozwija, nie te czaty, boty inteligentne i takie różne rzeczy. Mnóstwo komunikatorów. Spójrzcie, ile macie możliwości wysłania komuś wiadomości tekstowej. SMS, Messenger Facebooka, WhatsApp, Slack i jeszcze 500 innych. Kiedyś jeszcze było gadu-gadu. No właśnie. Ludzie się ostatnio tak strasznie przyzwyczaili do tego, żeby komunikować tekstowo, że coraz mniej do siebie dzwonią, podczas gdy telefon w sytuacji, w której masz coś pilnego do załatwienia, jest najlepszą metodą komunikacji, bo daje ci dwie rzeczy. Po pierwsze, daje ci pewność, że osoba po drugiej stronie odebrała komunikat, no bo jak odebrała telefon, i po drugie, mamy możliwość dogadania się od razu odnośnie tego, kiedy to będzie zrobione i czy w ogóle będzie zrobione. No ale pamiętajcie, do komunikacji rzeczy pilnych zawsze telefon będzie najlepszy. No mój brat ma wyjątkowe szczęście, załapie się znowu na vloga. Właśnie idę się z nim spotkać na obiedzie. I dzisiaj jest piękna pogoda w Warszawie. Jest super. Bardzo panu dziękuję, że mnie nie przejechał tam na przejściu. Zacząłem to złapać. Nie, no tak było już, zrobiono. No i jak mi udowodni, zrób mi coś. No tak, no. No. Nie mamy pana płaszcza. Co mi pan, co pan zrobi? Co pan mi zrobi? Gitara obita i co pan mi zrobi? Chciałem iść tutaj na przykład właśnie. Sklep z whisky. Brakuje fajnego sklepu z whisky w centrum Warszawy. A gdzie? Gdzie w Ursusie jest sklep z whisky? Odpowiadaj. No ten tam, co... A jest, no pewnie, że tak, ale to no, nie jest fajny, w sensie... No jakby ci to powiedzieć, tam jest dobra selekcja, o. Ale sam sklep to jest taki blaszak postawiony przy domu. Ty tam byłeś kiedyś? Jest tylko taki kontuarek wystawiony przed tymi takimi wielkimi półkami magazynowymi. Aha, czyli tylko strona jest zrobiona tak na ciepło, drewniano jest, i tak. A tam masz, w magazynie ci gościu sprzedaje, ale wiesz, no ceny mają takie, że ja się wcale nie dziwię, że tam mają magazyn. Ale jest jeszcze taniej, gdzie to było? Gdzie? W tym, w Puławach. Oni nie, w Puławach nie wiedzieli, co mają na półce. O, zobaczymy, jakich rękawiców używa Janek. Jeśli w
warszawsku, warszawiaku. To musisz łączyć po Bohemian Rhapsody.